ten piątkowy wieczór 3 lutego. Witamy serdecznie z Areny Sanok na meczu 43. kolejki, powoli przybliżającej nas do rozstrzygnięć fazy zasadniczej sezonu. 3. kolejką Polskiej Hokej Ligi. Pierwszy krążek dla Katowicza. Dzisiaj pierwsze spotkanie padło łupem dość wyraźnym ekipie STS-u. Może o tym za chwilę, bo mamy trafienie numer 1. Szybko się to spotkanie rozpoczęło, szybko skapitulował Filip Świderski. A bramkę zdobywa nam Aleksi Vartinen, fiński obrońca GKS-u Katowice, który świetnym i była sygnalizacja pozycji spalonej, musieli cofnąć Sanoczanie, tymczasem napędzają się gość, rylują na pewno też Fraszko z Pasiutem, to są dwaj zawodnicy, którzy zdobyli 7 bramek w osłabieniu, tymczasem i raz jeszcze Katowiczanie, dalekie zaraz podanie na Mateusza Bepierszcza, Bepierszcz między dwóch oddaje krążek do, a pora na to, aby kolejna piątka spróbowała swoich sił. Megika, który także w ostatnich spotkaniach prezentuje wysoką formę, a tymczasem wali nad tym, aby krążek dla swojego zespołu przytrzymać. Zagrany na Pasiuta i teraz Bokol już świetnie popracował, wracając. Tymczasem Szimek. Jego teraz łatwa strata Kruczka, który nie porozumiał się z Rąbkowskim i trójkąt Sanoczanie. No i wyczekali swojego rywala, a Niko Achoniemi zdobywa bramkę na 1-1. No i jak widać, nie ilość, a jakość decyduje w takich sytuacjach i Niko Achoniemi dobitnie to udowadnia, zdobywając gości Achoniemi ze strony STS-u. My zaczynamy drugą odsłonę i tutaj też krążek dla Katowic. Florczak. Teraz kapitan katowickiej Gieksy zdążył przemieścić się. Monto. Hitosato na lewą stronę, tutaj mają sporo miejsca. Hitosato z pierwszego krążka, no i Montonio. Zdążyli jednak zorganizować się Katowiczanie, ale Heikkinen, Makela jeszcze. Nowy targ o godzinie 19 rozpocznie się ostatnie z tych spotkań. Tymczasem Świderski teraz sprawa. Sanoczanie stracą jeszcze trochę sekund w tej przewadze. Chociaż udaje się oddać strzał i chyba błąd Jonea Mareja. Krążek gdzieś tam początkowo. Wydawało się, że obroniony parkanem, jednak guma uskoczyła i ostatecznie ugrzęzła w siatce bezradnego w tym przypadku. Sanoczanie już z kolejnym atakiem, groźnie tam było po tej próbie z backhandu John Murray. Dwukrotnie w przewadze i wciąż 2-1 na arenie w Sanoku dla gospodarzy, a teraz Pasiut starał do bitki i teraz napędzają się Sanoczanie. Niko Achoniemi, Achoniemi zaczekał na partnera i mamy gola na 3-1. Kale Waltola świetnie rozegrali to Sanoczanie, ależ przytomne zachowanie Niko Achoniemiego, bo to ten zawodnik urwał się całej obronie. Tutaj jeszcze zwiotł Marcina Kolusza i zagrał w uliczkę, a jak widać Kale. Lepiej prezentuje się Świderski. Katowiczanie jednak walczą o to, aby uległ zmianie ten stan. I teraz mamy regularną bójkę. Nie wiem, szczerze mówiąc, krążek znalazł się przed zły moment w bramce. I bramka zostaje uznana. Lecz nie włączyli się Sanoczanie. I teraz Taminen ma możliwość, aby urwać się obronie. Taminen. Rąpała czeka na niebieskiej, zagranie jednak na drugą stronę do partnera z formacji obronnej. Koma na tafli, tym razem jednak wygrywany i Sanoczanie, którzy teraz próbują wykorzystać ten fakt po obwodzie tam Mikoli. 5 sekund. Teraz z prawego koła bulikowego krążek przed bramką Świderskiego. Taminen. Heikkinen do Achoniemiego, no i nie trafił w krążek w piensywą. Brandon Magi czeka, Rąbkowski po drugiej stronie. Megi, krążek nad bramką, będziemy się oddał jednak krążek. Kolusz, miękko i Szimek, który jednak tego Katowiczanie rozjeszcze wywalczyli sobie krążek. I teraz znowu Świderski zmuszony do interwencji, wściekły na to, jak po gwizdku zachowali bramką, pada na tafle. Zawodnik GKS-u jednak niewzruszeni arbitrzy i teraz krążek przed bramką Johna Mareja. Nie, na drugiej stronie Kolusz, jeszcze raz zmiana skrzydła i Świderski po tym strzale. Jeszcze udało się wybić ten krążek Marejowi,
zdążył odbudować swoją pozycję. Mamy je groźnie pod bramką. Teraz zakotłowało się. Mniej niż 10. Bepierz jeszcze tam przepchnięty. Za bramki zagrany krążek, ale czas już odliczany i kończy się to spotkanie 43. kolejki polskiej Hokej Ligi, w którym na ambicji, myślę, zdecydowanie mimo okrojonego składu drużyna Marma Ciarko STS Susanok pokonuje urzędującego mistrza Polski GKS Katowice.